tak to wygląda. Jesteśmy praktycznie spakowani. Trochę technicznych rzeczy, które są potrzebne. Wszystkie rzeczy udało się upchnąć według naszej metody na rolkę w tych paru torebeczkach dla dwóch osób na 16 dni. Torby z kufrów, rękawiczki i takie inne. września 2019 roku, godzina 7:30, coś koło tego. No to co, wyruszamy w naszą wakacyjną podróż do Francji, może trochę dalej, zobaczymy jak to będzie. Mamy do przejechania dzisiaj 680 km. Głównie to będzie przelot tranzytowy przez Niemcy. Lecimy w kierunku na Berlin, Hanower i później na Dortmund. Śpimy w Wuppertalu. No to żegnaj nasza ojczyzno na te 16 dni. A witaj Bundesrepublik Demokratische. Dalej podróżujemy, minęliśmy już Berlin. Pogoda się troszeczkę polepsza, to jest optymistyczne. Słoneczko wyszło, temperatura 16 stopni. Mieli się bardzo przyjemnie, oprócz tego, że co chwilę są roboty. Co 3-4 km są roboty, trzeba zwalniać. No i to troszeczkę tak wybija z rytmu jazdy, ale generalnie jest ok. Jak na razie przejechaliśmy 200 km od domu, 3 godzina. Myślę, że za chwilę, może za jakieś pół godzinki gdzieś staniemy sobie. Rozprostujemy kości na chwilę, bo tak trzeba. Zaczynają boleć 4 litery. Do celu mamy jeszcze, zaraz powiem, 300 km i 3 godziny jazdy. Pozdrawiam, na razie. Musieliśmy ubrać pokrowce przeciwdeszczowe, bo zaczynało padać i jest masakrycznie. No dobra. Mam nadzieję, że pierwszy i ostatni raz. No. Przez te 16 dni. Tak jest. Na razie. No, a teraz wyszło słońce i musimy się rozbierać. Bardzo ciepło, 20 stopni jest. Zjemy małe śniadanko. Czy? Małe, drugie? Nie, obiad. Ale bułka na obiad. Zostało 106 km do naszego noclegu. Także to już jest rzut beretem. No, wyjedziemy. To na razie tyle z trasy. Ależ tutaj jest spad mocny. Masakra. Dojeżdżamy właśnie do miejsca, gdzie będziemy mieszkać. Teraz wam pokażę pokój, ten, który tu wynajęliśmy właśnie w tym systemie Airbnb. Tak wygląda nasz pokoik. Bardzo czyściutko, fajnie. A tutaj przejdziemy, bo nie ma właścicieli. Zostawili nam chatę. I tu mamy duży pokój.
No dobra, proszę Państwa. Odpaliłem motocykl już. Jest godzina 9:30. Grzebaliśmy się trochę. Ale cóż zrobić. Jedziemy. Ruszamy z naszego miejsca postoju. To, co lubimy najbardziej, czyli kemping, mini kemping na parkingu przy autostradzie. W tej chwili wjechaliśmy do Belgii. No i nic się za wiele nie zmieniło, powiem szczerze. Dalej drogi są bardzo dobre, z tym, że co zauważyłem, że te autostrady są oświetlone. No. Po środku biegnie rząd takich reflektorów, zresztą widać to wszystko na filmie. Zamówiliśmy sobie właśnie belgijskie frytki. Sprawdzimy, czy lepsze w Belgii, czy w Krakach, w Polsce. Chyba trafiliśmy na dzień targowy w niedzielę. Tak. I jest super, tylko że jest pogoda kiepska. Jest ciepło, ale pada deszcz. Cały czas krzyczą po francusku. Nie wiem, co oni do mnie krzyczą, ale krzyczą. Ale oni chyba krzyczą, żeby krzyczeć, po prostu. Multikulturowość niesamowita. Zaraz zobaczymy te fryteczki. I tak właśnie wyglądają oryginalne frytki belgijskie z majonezem. Wszyscy jedzą z majonezem. No, to teraz wyjeżdżamy z tej miejscowości Liège i jedziemy teraz już właśnie w kierunku na Paryż, aczkolwiek zmieniłem ustawienia nawigacji. Chodzi o to, że wyłączyłem jazdę po autostradzie. No to proszę Państwa, jesteśmy w La France. Jechaliśmy jakieś 10-15 minut temu z Belgii do Francji. I dzielnie przemy naprzód. Zobaczcie, jaki mi się udało znaleźć nocleg przez ten system rezerwacyjny Airbnb. Dzień powoli się kończy, czyli niedziela, 8 września. Jesteśmy parę kilometrów, w sumie nie pod Paryżem, tylko nad Paryżem. Jest godzina 20, idziemy na jakąś kolacyjkę. Gdzieś tam wygooglowałem, że tu blisko jest dosyć fajna pizzeria. Może zjemy jakąś pizzę, jakiś makaron, wypijemy jakiegoś browarka i wracamy, bo jestem zmęczony po dzisiejszym dniu. Dużo było jazdy w sumie i trochę czuję zmęczenie.